parę dni po 33. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, a kilka dni przed pierwszym wspomnieniem błogosławionego już w tym momencie, chciałem powiedzieć o kilku spotkaniach, swoich spotkaniach z Ojcem Świętym. Otóż w 2004 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią Jana Pawła II, pojechałem do Watykanu na audiencję generalną, żeby podzielić się z Ojcem Świętym mszą o miłosierdziu mojego autorstwa. I kiedy długo stojąc w kolejce, czekając pokornie na spotkanie ze Świętym, podszedłem do Ojca, ukleknąłem, no nie dane mi było usłyszeć ani słowa, bo człowiek był tak zmęczony cierpieniem, ale pamiętam do dzisiaj to spotkanie i Bogu dziękuję, że dane mi było tego doświadczyć. Ale to nie było, jak się okazuje, ostatnie spotkanie. Otóż Ojciec Święty już jako błogosławiony zadbał o to, żebym ja był spokojny o tą rozmowę w Watykanie. Otóż tydzień po beatyfikacji pojechałem z mszą o miłosierdziu do znajomego księdza, który zaprosił nas, mnie i moich przyjaciół muzyków, z koncertem. I kiedy poprosiłem o nocleg znajomego księdza w Częstochowie, okazało się, że to jest właśnie miejsce, do którego przywędrowały z Watykanu relikwie błogosławionego. Także Ojciec Święty, tak jak chciałby dokończyć tą rozmowę niedokończoną w Watykanie, pojawił się właśnie w miejscu, gdzie ja nocowałem. Zupełnie tego nie zaplanowałem. Jakby tego było mało, ta rozmowa jest kontynuowana. Otóż kilka dni temu wróciłem z Jeleniej Góry, gdzie z przyjaciółmi graliśmy koncert popieski i znowu okazało się, że właśnie tam, w zupełnie nieplanowany sposób, przez nas oczywiście nieplanowany, Jan Paweł II o to zadbał, że pojawiły się jego relikwie. Także Bogu jestem wdzięczny za te spotkania, te dokończone rozmowy, które ciągle trwają. Jan Paweł II, od niedawna błogosławiony, zawsze starał się pokazywać światu, że świętość to jest codzienność i między innymi robił to przez to, że sam beatyfikował i kanonizował tylu świętych. To, co wprawiło mnie w zakłopotanie, to to, że on nie był kimś wyjątkowym przez to, że czynił wielkie rzeczy na zasadzie chociażby wyzwolenia Europy z komunizmu, tylko właśnie przez to, że codziennie poświęcał każdemu człowiekowi przez wykonywanie swoich zwykłych obowiązków papieża, głowy Kościoła, czynił to w tak niezwykły sposób. Świętość, która jest odzwierciedleniem codzienności. Drugą rzeczą jest jego nauczanie i to, co mnie wprawia w zakłopotanie czasami, to to, że nie znam do końca jeszcze jego całego nauczania. Jest ono ogromne i myślę, że wielka mądrość jest w tym nauczaniu nie tylko Karola Wojtyły, ale przede wszystkim głowy Kościoła. I ostatnią rzeczą, która mnie zachwyca i która pokazała mi jego mistycyzm, to moment celebracji ostatniego Bożego Ciała w Watykanie, kiedy z wywiadu, który przeczytałem z ceremoniarzem papieskim Konradem Krajewskim, on wspomniał o takim momencie, gdzie Jan Paweł II prosił Piero Mariniego, głównego ceremoniarza papieskiego, o to, żeby mógł klęknąć, a jak wiemy, no, było to dla niego wielką trudnością. Prosił w momencie procesji 3 razy. W końcu za 3. razem klęknął przed Chrystusem. I myślę, że to było tak naprawdę takim momentem dla mnie osobiście, który pokazał jego ogromny mistycyzm i to, że pokazywał sobą tak naprawdę, co jest dla niego najważniejsze i kto jest najważniejszy dla chrześcijanina, dla katolika czy dla człowieka, że jest to sam Jezus Chrystus. Nieustanną inspiracją, jaką czerpie od Jana Pawła II, jest jego list apostolski Novo Millennio Ineunte. Na koniec jubileuszu roku 2000 Jan Paweł II skierował list, w którym zadaje pytanie, co dalej czynić. Nawiązuje tym samym do pytania, które wypowiedzieli ludzie w Dniu Pięćdziesiątnicy po przemowie Piotra mówiącego o Chrystusie. Jan Paweł II odpowiada, nie musimy tworzyć nowego programu, nie musimy tworzyć jakiejś struktury. Ten program jest zawarty w Ewangelii i nie ma co się łudzić, że program coś zastąpi, ponieważ dla nas najważniejsza jest osoba Jezusa Chrystusa. Jednak to, co zawarte w Ewangelii, to by z Chrystusem się spotkać, wymaga przemyślenia na nowo i dostosowania do warunków współczesnego, aktualnego duszpasterstwa. I papież daje takie ileś punktów, według których taki program można ustawiać. Mówi o świętości, o pierwszeństwie łaski przed jakimkolwiek innym porządkiem, mówi o skupieniu na modlitwie, o czytaniu Słowa Bożego, o głoszeniu Słowa Bożego. I są to takie elementy, które rzeczywiście są jakby konstytutywne, bardzo mocno muszą być obecne w każdym programie duszpasterskim. Myślę, że to, co papież zawarł w tym niewielkim liście, może nas inspirować w 2011, 2012, jeszcze przez wiele, wiele lat. Pierwsze spotkanie z księdzem profesorem Karolem Wojtyłą miało miejsce prawie 60 lat temu na pierwszym wykładzie zastępu do filozofii pojawił się młody profesor, który dawał nam, uczył nas podstaw filozofii. Charakterystyczną rzeczą było, że prosty młody profesor i w pewnym momencie opuszcza nas, przerwa, patrzymy ciekawi, klerycy pierwszego roku, co się dzieje z profesorem, a on idzie do kaplicy seminaryjnej i tam chwilę się modli. I wraca i dalej prowadzi wykład. To jakoś wskazało, że jest to człowiek, który nie tylko przekazuje mądrość, wiedzę, ale przede wszystkim wskazuje drogę do Pana Boga. Tam ładuje słynnie jako duchowy akumulator, a potem przekazuje tę energię Bożą tym młodym. I tak się rozpoczęła ta droga ku kapłaństwu ze spotkaniem z księdzem Karolem Wojtyłą, a potem przez lata studiów, lata seminaryjne to była nauka, jak być kapłanem. Kapłanem, który ma swoją wiedzę, zdobywa mądrość, a przede wszystkim dąży do świętości, a więc drogą, którą jest łaska Boża. I po 6 latach przygotowań z rąk księdza kardynała Wojtyły otrzymaliśmy święcenia kapłańskie. I ta pierwsza msza święta jak już ukierunkowała nas, że najważniejszym celem życia kapłańskiego to jest być przy ołtarzu, sprawować Eucharystię i być do dyspozycji w sakramencie pokuty, który prowadzi do przyjęcia Eucharystii. I tak tą drogą szedłem, wpatrując się w księdza kardynała, a potem radość, że nasz profesor, nasz biskup stał się apostołem, stał się Piotrem naszych czasów i znów spotkanie przy ołtarzu było jakimś wielkim umocnieniem, gdy i na Watykanie miałem radość koncelebrować z Ojcem Świętym i wtedy, gdy w katedrze wawelskiej, również w krypcie świętego Leonarda mogłem być blisko Ojca Świętego i też koncelebrować mszę świętą. I wpatrując się w jego postać, uczyłem się, jak być przy ołtarzu, jak czerpać tę energię, Bożą energię, która pomaga i przeżywać swoje człowieczeństwo, swoje chrześcijaństwo, swoje kapłaństwo w wypełnianiu tego zadania, jakim jest prowadzenie innych do Pana Boga poprzez Eucharystię, poprzez sakrament pokuty. I tak aż do momentu, gdy również i tutaj w Łagiewnikach już jako ten, komu powierzono troskę duszpasterską na tym świętym miejscu, że mogłem od Ojca Świętego otrzymać to szczególne powołanie, by czuwać nad tym wieczornikiem łagiewnickim, w którym sprawowana jest Eucharystia, w którym jest nieustanna modlitwa o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. A zatem Ojciec Święty jest Ojcem mojego kapłaństwa i jako wierny Jego syn staram się iść tą drogą, żeby nie zawieść Jego, ponieważ czuwam nad tym, aby iść tą drogą. Jestem przekonany, że również i Ojciec Święty czuwa nad moją drogą kapłańską, nad moim wypełnianiem powołania, którym obdarzył mnie Pan przez posługę Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławionego.